Znowu nam się udało wcześniej wjechać, jak w tamtym roku. Bez żadnego czekania. Szybka akcja. Elegancko. Super. Czekaj, zobaczymy jak może. Zburzone. Trochę wieje. No jak? Podoba ci się? Super. Myślę, że zrobię takie zdjęcie. Krótka przerwa w Belgii na serwisie. Wszystko super, idzie pięknie. Tak to wygląda. Super zachód słońca. I lecimy dalej. Kierunek teraz Luksemburg. Chyba w samym centrum Luksemburgu. Zjechaliśmy na kaweczkę. Tak to wygląda. Pierwsza w nocy, a miasto żyje. Nawet nie było gdzie zaparkować. No i witamy Was już kolejnego dnia. Zatrzymaliśmy się na serwisie, już niedaleko do Austrii. Przerwa na kawę. Jeszcze jedziemy do... Tutaj mamy plan zajechać do Innsbrucku, czy Innsbrucka. Także będzie super. A tymczasem kawa i herbatka. Starszy dyrektor leci?
kolejny przystanek. Tym razem zatrzymaliśmy się w Innsbrucku. Piękne widoki, góry dookoła. Pogoda super. Jak, Milena, podoba Ci się? Podoba Ci się w Innsbrucku? Oczywiście, że mi się podoba. Super miejsce, co? Zrobimy jakieś zakupy i będziemy się później kierować gdzieś na Triest. I powoli, powoli zmierzamy do Splitu. Zobacz, jak to super wygląda, co? Pięknie jest. Fajnie. Pogoda też fajna, 25 stopni teraz. Także lecimy chwilę pozwiedzać i dalej w drogę. O, tutaj co, przejść nie można? A nie, można! Ale rzeka super. Płynie sobie tutaj taka rzeka. Elegancko. No i w końcu dotarliśmy do Chorwacji. Upał niesamowity, 35 stopni. Woda gorąca jak zupa. Tutaj mamy hotel niedaleko. No ale jutro jeszcze dalej jedziemy do Splitu, także... Thank you.
I gdzie teraz idziemy? Trochę ponagrywam. Idziemy, no dookoła idziemy zobaczyć. O, woda. Pięknie, co? Siemaneczko, kochanie, koniu jeden w tym upale, w tych skałach. Jeszcze mi telefon zażyje. Dobrze, że nie atakują nas. Ja wiedziałem. Nie weźmy Rika, nie przyciąłem. Co on tu zagląda? Pójdzie stąd czy nie? Teraz do mnie przyjdzie znowu. Już. Żegnam pana.
Czyli to telefonu tam spadło. O, nie mało pewnie. Przez tydzień. Ale pewnie oni tu chodzą raz na tydzień, zbierają to, co przetrwało i... Biznes. Ale jest. Ja to zamykam, ale...